Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, jak chcecie wygrać standardowo. Łapa w górę, subik, dzwoneczkiem, komentarz. I wiecie co, powiedziałem, że takiego skina, ale w sumie lepsze jest to, że po prostu otwieram skrzynkę i to, co ze skrzynki wyleci, będzie dla Was. Więc zostawcie łapkę w górę, im więcej łapek, tym droższe skrzynki w kolejnym odcinku. Na my otwórzmy sobie skrzyneczkę Cyber Guard i to, co poleci, jest dla Was. Trzeba było wziąć co czystego łyczka, no 2,75, no to nie. Za tani skin dla widza. Otwórzmy jeszcze raz. No i widzowie, jak chcecie więcej takich, 6,50, no też słabiutko. Dobra, no jeszcze jedna. I po prostu teraz to wyleci, jest dla Was. Jest AK-47 kartel. Uwaga, AK-47 kartel za 40 zł do wygrania. No więc jak chcecie wygrać, zostawcie łapę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz musicie mieć mój kodzik. Pamiętajcie, że z moim kodem macie aż 15% do wpłaty plus każda złotówka to jeden ticket na M4 Asimov. Pierwszy link w opisie, tam Was zapraszam. No tak jak widzicie, my mamy dzisiaj 9 koła i lecimy na grubo. Skrzyneczka Tygrysa, zobaczmy, 5 takich skrzynek, 1000 zł. Mnie będzie kosztowało, no i zobaczymy. Zobaczymy, co uda się tu trafić. Są dwa fuel injektory, to jest na pewno profit. 2300 zł. Fuel injector, field tested, ale stat track. Dziękuję bardzo. Lecimy jeszcze 5. No jak tak oddało, to lecimy jeszcze 5. No i uwaga, znowu jest fuel injector. I on wygląda dobrze. Ajajaj, tym razem w gorszym stanie, ale to jest tylko stówka w plecy, więc ja narzekać nie będę, bo i tak skrzyneczka Tygrysa bardzo ładnie dała. Co tu się dzisiaj dzieje? Flip Knife Tiger tu za 2,5 i mamy 3300 zł. No dobra, to lecimy dzisiaj z tą skrzynką Tygrysa. No niesamowicie ona daje, więc lecimy z nią dalej. No raz musiała zabrać. No sporo zabrała, ale ja naprawdę nie jestem na nią zły, więc na spokojnie. Jest znowu fuel injector, baskile są drogie akurat z tej skrzyni, 1000 zł mamy, jest ok. Dobra, no to wydajemy cały balans, myślę. Wydajemy cały balans, jest nawajka, no jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jest znowu 1100 zł, dobra. Jest naprawdę super. I lecimy po kolejną może jakąś kostkę. No niestety tutaj słabiutko. 370, dobra. Otworzymy jeszcze dwa razy i otworzymy sobie coś tam ze skrzyneczki Exclusive, która warta jest oczywiście 1300 zł. Jest Bowie Knife Tiger tu. No przecież to jest niemożliwe. Widzowie, to jest skrzynka za 186 zł. Wow. Naprawdę wow. Zostawcie łapę w górę. Musicie zostawić łapkę w górę za takie dropy, za taki odcinek. No aż się tutaj zacięła strona. Okej? Nie wiem, coś się stało ze skrzynką Tygrysa. Chyba naprawdę dawała zbyt dobrze. No to otwórzmy ekskluzywa razy dwa za 2500 zł. No i daj coś jeszcze dobrego. Zakończmy pięknie ten odcinek. Oj. Tu nawet jednej skrzynki nie zwróciło. Dobra, jeszcze dwie. I tak jest naprawdę dobrze. Ja już trafiłem chyba 3 kosy i jeszcze tu trafiamy. Dobra. No jest strata lekka. 2400. Więc na zero nawet. Dobra. Ile mamy? Dobra, te tańsze itemki. To dobra, ten kartel dla widza. 500 zł do wygrania, ok. Znaczy do upgrade'a. Dawaj na razy 5. Ryzykujemy w dzisiejszym odcinku. No to niestety nie wejdzie, bo to widać, ale mój sposób na upgrade jest typowy, czyli dwa razy to samo. Kurde, my już w sumie tutaj dużo wrzucamy, no ale jak to siądzie, to będę naprawdę w niebo wzięty. Typowy Esteban i typowe jego upgrade'y. No daj coś w końcu, proszę. Fire Serpent, prawa góra tym razem. I zobaczmy, co tutaj ciekawego poleci. Znaczy poleci, no co tu ciekawego miało w sumie by polecieć. No niestety nie siedzi. Niestety nie siedzi upgrade i jest to bardzo, bardzo zła informacja.
No bo już tutaj zaczynamy tracić. Ile my mamy? Okej, mamy 10 koła, więc jest plus, ale był dużo większy ten plus. Gdybyśmy my nie stracili tyle tych rzeczy, no powiem wam tak, jest średnio, więc musimy jeszcze zrobić jeden upgrade. Na razy dwa. Tiger Tufy dzisiaj lecimy, lewa strona. Siedzi. Nie wierzę. Okej, zaczyna się to, czego się najbardziej obawiałem. I aż mi się głos zepsuł, słyszeliście to? Dobra. No tak fajnie dała Tygrysia. No i tak jesteśmy... Dobra. Trzeba jeszcze zaryzykować. I robimy tak. Fast Maudzik szybko. Co jest? Proszę. Hamuj. Dobra. Siedzi Bowie Knight w Statraku Fate na szczęście. I mamy... Okej. Okay. Jesteśmy na zero w tym momencie. Przepraszam za te przerwy, widzowie, ale to nie było z mojej winy. Więc co? Ja naprawdę oceniam ten opening bardzo dobrze. Dzięki wam za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.